Witamy na Maderze. Dziś w temacie tradycyjne domki w miejscowości Santana oraz trekking Levadą do Rey, czyli Levadą Króla. Ale najpierw kilka widoków w drodze do celu. Do Santany mamy zaledwie 27 km, ale czas dojazdu to prawie 50 minut. Wioska Santana znajduje się na północnym wybrzeżu i jest znana z małych trójkątnych domków krytych strzechą. Są zbudowane z naturalnego kamienia i od wieków służyły mieszkańcom jako stajnie i mieszkania. Teraz są magnesem przyciągającym tłumy turystów, a w samych domkach można zakupić ręcznie wyrabiane pamiątki z Madery. Rozejrzymy się po okolicy, później szybka kawka i mkniemy na Levadę do Rey. €55. Takie coś. 25. I taka czapka zrobiona na Maderze. Weź to skomentujesz? Co to komentować? Zjedz jak cukier do dobrej kawy. Thank you.
drugi, kolejna lewada do przejścia. To jest szlak PR18, lewada do Rej, czyli lewada Króla. 5,3 km w jedną stronę. Podobno przewyższenie bardzo niewielkie. Najwyższa część to 578 metrów, a najniższa to 535 nad poziomem morza. I tu jest Madera i szlak jest mniej więcej w tym miejscu. Ze względu na bardzo łatwy dojazd z Santany, Droga Króla jest jedną z najpopularniejszych lewat na wyspie. Poza tym część lewady biegnie tunelem i jest również niewielki, ale bardzo klimatyczny wodospad. A tak przy okazji, ten hałas za nami to czyszczarka do liści na lewadzie. Dziś dla odmiany idziemy lewadą pod prąd. Jaki bąbolak. Jak na razie idzie się dosyć monotonnie. Lewada do Cedros była ciekawsza, bynajmniej na początku. Ale widać, jest jakiś powód, dla którego tutaj jest masę samochodów na parkingu, więc może jest coś ciekawszego. Wczoraj spotkaliśmy na całej trasie tylko dwie osoby, a dzisiaj już chyba było z 8. Thank you. You're welcome. Właśnie coś się dzieje przy lewadzie. Jak do tej pory to tak monotonnie. To stąd bierze początek ta lewada w takim razie. Tu jest coś takiego. A tu jest źródło. Ale niedawno temu ostro popadało. Jest mostek. My musimy iść na lewo. Błotko. Coś tu jeździło. Ale tu już woda czysta w lewadzie. Tutaj lewada jest zabudowana. Taki oto tunelu. Wreszcie się robi ciekawie. Uważaj na głowę. Mały tunel, a cieszy.
Hello. Gęzo, wolno. Power i to za darmo, he. Po naszej lewej stronie słychać niezły potok, także przypuszczalnie Nevada bierze ten swój początek. Tak, czyli to jest koniec naszej trasy. Tutaj Nevada się zaczyna. Nadmiar wody wchodzi sobie tędy. Wczoraj było gdzie usiąść i nie było co zjeść, a dziś jest co zjeść i nie ma gdzie usiąść.